szok. I rzeczywiście, Piotr, czyli nowy plebiscyt w Piotrkowie, był dla niektórych szokiem. I żeby w tym klimacie pozostać, należało iść za ciosem. Pierwszy plebiscyt w 1998 roku miał mieć jednego faworyta, ale szybko okazało się, że w tej zabawie nie o to chodzi. Pierwszy triumfator zaskoczył wszystkich. Piotr jest synem tego pana. Myślę, że Piotr jest konsekwencją pewnej decyzji podjętej 6 lat temu, kiedy powstało Radio Piotrków. Uroczystym przecięciem przewodu mikrofonowego i skromnym bankietem ruszyło Piotrkowskie Radio. Ale Piotr jest także synem Piotrkowa, dlatego zmieniał się wraz z miastem. Pierwsze statuetki rozdano w budynku, po którym pozostały już tylko wspomnienia. Kolejne Piotrusie trafiały do rąk wyróżnionych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. I tym starszym, i tym nowszym, Jaraczowskim. Przez kilka lat laureatów Piotra poznawała też publiczność bawiąca się podczas Dni Piotrkowa. Czy to w amfiteatrze miejskim, dodajmy przed remontem, czy też na placu po franciszkańskim. Piotra można było wręczać, a później go również odbierać. Niektórzy na scenie pojawiali się cyklicznie, po raz mniejszą, raz większą statuetkę. Ale nie ma nic za darmo. Później swoje trzeba było odegrać. Podczas gali nie zabrakło striptizu, rozważań przy piwie czy winie, przesłuchań przez PRL-owskie służby specjalne, a także niecodziennych spotkań. Aż tak na pewno się tego nie spodziewał. Nie zabrakło również dziwnych zaproszeń. Proszę cię do pokoju zwierzeń. Okazuje się, że jeśli ktoś był niegrzeczny, to organizatorów powinien się bać. To jest bałagan. Ma być porządek. Będzie porządek. Bo jak nie, to rekwizytów nie brakowało. Po takim pogrożeniu nie tylko palcem szybko trzeba było się zreflektować, a ci, którzy nie wpadli na ten pomysł, musieli opuszczać galę. Zjeżdżało, panie prezydencie. Statuetki nie chcieli jednak nam przyznać, to przyznaliśmy ją sobie sami. Piotrów było wielu, ale czasem trzeba było go poszukać. Pomagali nam w tym również miejscy urzędnicy, choć jak widać w strojach raczej nieurzędowych. Gości na gali oczywiście nie brakowało. Przyjeżdżali czy to z Indii, czy z Werony, choć tu chyba nieco znajomi ci Włosi. Komentowaliśmy też aktualne wydarzenia w naszym mieście. Zrobiliśmy w tym mieście Europę? No, cenowo tak. No właśnie, więc niech się cieszą, że mają jak Warszawa. I czekaliśmy na poprawę sytuacji także w tej sali, która gościła wielu Piotrów. Jacek Sokalski. Mam nadzieję, że ta statuetka przyspieszy moment, kiedy ta sala doczeka się klimatyzacji. A gdy się doczekaliśmy, to aż tańczyliśmy z radości. Ale lokal i tak trzeba było zmienić. Piotr 2010. Nagroda dla osobowości roku.